Virtus Pro po stronie atakującej, Flipside Tactics po stronie CTM. No i patrząc na to, że Virtusi często grają tego cobblestone'a, wydaje mi się, że od czasu do czasu zobaczymy szybkie ataki. I chyba nawet w rundzie pistoletowej mamy coś podobnego. Jak na razie rzucone granaty pod bombsite'em B, ale zwróćmy uwagę, że bomba na plecach Taza jest zupełnie w innym miejscu. Polacy robią tylko trochę hałasu, ale jednak żaden z nich nie wychodzi. Wciąż mamy więc sytuację 5-5. No teraz jednak będzie próba opanowania ze skoku. Tam ustawiony Waylander już rotuje Blade do pomocy. Waylander ma spore kłopoty, żeby trafić. Jednak World Elite dobrze zabija paszę. Mamy sytuację 4-4, ale Polacy jednak przedzierają się pod bombsite A. I to powinien być łatwy punkt dla Virtusów, przynajmniej po podłożeniu bomby. No na razie ta bomba jeszcze nie podłożona, dopiero teraz robi to zawodnik z Polski. Ale naprawdę, no pozycji już Polacy zdążyli sobie zająć, więc nie sądzę, żeby tutaj Flipside mogło sobie poradzić. Ale poczekajmy. Markiolos Electronic oraz Blade, który właśnie ginie zabity przez Snaxa, to wciąż przewaga po stronie Virtus Pro. Teraz Electronic, świetne dwa fragi i nagle Taz pozostaje sam przy życiu. Taz, no musi uważać, Markiolos podnosi defa. Także tutaj czasu jeszcze sporo mają antyterroryści. Taz jednym fragiem i Electronic po raz trzeci w tej rundzie pistoletowej. No zobaczmy, czy wystarczy mu tego czasu. Powinien zdążyć z rozbrojeniem bomby, a więc jednak Flipside. No szczerze, nie spodziewałem się. Byłem przekonany, że Polacy jednak tę pistoletówkę wygrają z przewagą jednego zawodnika po podłożonej bombie, ale nie. Electronic, najnowszy nabytek Flipside Tactics, pokazuje się naprawdę z dobrej strony i to nie jest pierwsza sytuacja, gdzie ten zawodnik sobie świetnie radzi w pistoletówce. Także najwyraźniej zmiana na plus, jeżeli porównamy Electronica do Szary. No była podłożona bomba, więc oczywiście Polacy w tej rundzie nie decydują się na forsowanie. Widzimy, że są oczywiście lepsze pistolety, no ale jednak bez kamizelek i tylko z jednym granatem grają zawodnicy Virtus Pro. No w następnej będą już kałasznikowe. Teraz jednak dobry nade rzucony przez World Edita. Na razie po jednym fragu, ale Blade już sprawdza Matrixa. Teraz Taz, bardzo ładny frag. I to jest znowu przewaga po stronie Virtus Pro. Znowu będzie zajmowany też bombsy A, no ale jednak antyterroryści mają przewagę broni. Teraz dwa fragi dla Markiolosa. Pozostaje Taz oraz Biały. Biały jednak po raz drugi trafia w głowę w tej rundzie. No i widzimy, że raz jeszcze Polacy podłożą bombę. Pytanie, czy teraz uda się upilnować tego bombsite'u. Biały już wyeliminowany i pozostaje sam Wiktor Taz Wojtas, ale jednak Electronic celowany już z M4-ką. No i to będzie druga runda na koncie Flipside Tactics. No, trzeba pochwalić Polaków, bo i tak na rundzie Echo zrobili bardzo dużo. Zdobyli trzy fragi, byli w stanie również podłożyć bombę. No i teraz oczywiście w tej trzeciej rundzie gracze z Polski zagrają już fulla. Ze snajperką widzimy, że pojawia się Snax. No jak na razie najwięcej fragów po stronie Virtus Pro zdobył ten zawodnik, bo trzy. Dwa dla Białego i dwa dla Taza. Neo i Pasha czekają jeszcze na swoje pierwsze trafienia, podobnie zresztą jak Blade, zawodnik Flipside Tactics. Electronic, dobre flashowanie, no i już ginie Pasha. Polacy nawet jak, mimo że byli we trzech, nawet nie mieli się specjalnie jak zabezpieczyć. Snax, no zobaczmy, troszeczkę obity. Trzeba uważać na te agresywne zagrywki ze strony Flipside Tactics. Teraz Pasha mógł się przekonać o tym na własnej skórze, że jednak jeden flash może zmienić tak dużo. No sporo oczywiście jeszcze czasu dla Virtus Pro na to, żeby zdobyć tego refraga. Widzimy, że Snax cały czas czeka na swoją okazję, gdzieś tam wcelowany z tą AWP-ą, ale Electronic nie bardzo mu się chce wychylić. Electronic od czasu do czasu tylko sprawdza pozycję, no i na to musi liczyć Snax. Ale jednak wciąż 5-4, wciąż przewaga po stronie antyterrorystów. Sekund do końca. No w końcu Polacy wycofują się spod bombsite'u B. Będzie po raz trzeci próba podłożenia bomby na bombsite'cie A. No tam dwa razy się udało, no ale oczywiście ta bomba zawsze była rozbrajana przez antyterrorystów. Electronic cały czas cierpliwy pod bombsite'em B, ale tutaj już nic się nie wydarzy, przynajmniej nie w tej rundzie. Teraz granaty rzucone od środka. Blade już sprawdził środek, już wie, że są tam Polacy.
Waylander, jak widzimy, rozpoczyna rotację, no i czekamy na jakąś decyzję tutaj jeszcze ze strony Polaków. Mamy dwa fragi od Taza, biało od środka, no ale Markelow zdążył się ustawić na balkoniku, Markelow wyskakuje, dobry nade, Markelow, kolejny frag i Markelow po raz trzeci w tej rundzie. No szybka końcówka, oczywiście Polacy też nie mieli zbyt dużo czasu na to, żeby podłożyć bombę, bo po ostatnim fragu od Markelowa widziałem na zegarku tylko 5 sekund do końca rundy. No jak na razie Flipside Tactics radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Udało się wygrać pistolety, udało się wygrać rundę eko przeciwnika, no i teraz udało się też wygrać fulla zawodników Virtus Pro. I po raz kolejny tylko z pistoletami gracze z Polski. No widzimy jednak jest sporo granatów, przede wszystkim oślepiających. Tym razem szybsze wyjście Virtus Pro pod bombsite B. Elektronik już czeka za posągiem, no poczekajmy na jego fragi. Jest pierwsze trafienie, Elektronik teraz troszkę spokojniej, ale jednak Snax jeszcze nie daje się zabić. Taz fraguje, Pasza już kładzie bombę w tym smoku, Biały jeszcze walczy o tę rundę. I mimo, że Polaków jest mniej, to wciąż jest szansa, żeby to ugrać. Pasza jednak, no chyba za chwilę sobie będzie musiał radzić sam. Snax, mało HP, nie, to Snax pozostaje sam, ale nie na długo, ponieważ już trafia go World Edit i Flipside Tactics po rozbrojeniu bomby będzie miało już wynik 4-0. No jak na razie Pasza i Neo nie istnieją w tym meczu, widzimy jak na razie bez fragów dla tej dwójki. Oczywiście wynik nie jest tragiczny, to dopiero początek tego spotkania, ale Polacy niebawem będą musieli się obudzić. No i najlepiej, żeby zrobili to w tej rundzie, ponieważ jest to kolejny full po stronie polskiej. Dwie snajperki u Virtus Pro, z jedną Snax, z drugą Pasza. No i na razie Virtusi bardzo spokojnie, Biały, Pasza gdzieś na podejście, Taz czuwa tutaj przy zeskoku i mamy jakiegoś boosta, widzimy, że Pasza próbuje znaleźć jednego z antyterrorystów ponad smokiem, no ale jednak Elektronik gra zachowawczo, Elektronik nie wychyla się, pamiętamy na pierwszym fullu Polaków, że poleciał dobry flash, pamiętamy, że Flipside bardzo szybko objęło wtedy prowadzenie, mieliśmy 5 na 4 po jednej akcji gracza Flipside. No i teraz Elektronik spokojnie sprawdził po flashu. Chyba i tak niewiele tam widział. Tak czy inaczej dorzuca bezpiecznego smoka. No i Pasza widzimy, że chce zaryzykować. Chyba jednak nie. Chyba jednak poczeka, aż ten dym zniknie. No czas leci. 45 sekund pozostaje na podłożenie bomby Polakom. Snax na środku za WP-ą, no ale oczywiście pozostali od ze skoku. Teraz pierwszy frag dla Snaxa i Neo dokłada jednego od siebie. Przewaga więc po stronie Polaków. Elektronik wciąż i tak wcelowany na blisko. Pół minuty do końca, Elektronik jest frag. Biały i Pasza już wiedzą, gdzie on się znajduje. Elektronik, kolejne trafienie! No i Pasza teraz bardzo celnie. Markelow za chwilę może być atakowany z dwóch stron. Widzimy Snax i Pasza mają te snajperki. Markelow, no jednak dojeżdża pozycję, Snax trafia go i World Edit pozostaje sam, ale Snax obrywa w plecy i wszystko w rękach Paszy. Już podłożona bomba. World Edit na spokojnie, za kamieniem, z kałasznikowym, wciąż to HP. Ma defa, ma granat zapalający. Pasza skraca dystans, Pasza to się może udać, ale teraz Pasza wraca celownikiem za kamień. I to jest pierwszy punkt zdobyty przez Virtus Pro. Dwa fragi od Paszy. No ten pierwszy bez większych emocji, ten pierwszy bardzo łatwy, tym bardziej Elektronik był do niego plecami ustawiony, ale ten drugi, no to był frag, który zadecydował o tym, kto wygra całą rundę. I oczywiście był to frag od Paszy, oczywiście jest to runda zdobyta przez Virtus Pro. 4-1, wciąż na prowadzeniu zespół ukraiński, no ale teraz widzimy, że Flipside musi rozgrywać tę rundę tylko z pistoletami. Waylander będzie próbował zaskoczyć na zeskoku gracza z Polski, posiadając Zeusa, no ale jednak zawodników Virtus Pro widzimy na Matrixie. Ta z jednym fragiem naskakiwa wręcz na Blade'a. Teraz World Edit, ładna bania, ale jednak Pasza pozwala mu tylko na zdobycie jednego fraga. I Polacy już przyspieszają, już bomba kieruje się w kierunku bombsite'u A. Tutaj również kierował się Markelow, ale widzimy, że Virtusi sytuację mają opanowaną. Waylander i Electronic, ostatnia dwójka graczy Flipside. No oczywiście daleko od bomby, daleko od bombsite'u A. Więc to na pewno będzie drugi punkt na koncie Virtus Pro. No tak naprawdę Elektronik oraz Waylander nie mają zbyt wiele do stracenia, więc mogliby się ustawić w trochę lepszych pozycjach, żeby
zaskoczyć któregoś z Polaków. No widzimy, że Weilander cały czas na kolumnie, w tym łączniku. Elektronik. No tak naprawdę w drugim łączniku, ale ten być może za chwilę spotka się z Neo. Neo sprawdza plecy, no ale oczywiście był ten Kalasznikow. Tam jakiś jeden celny strzał od elektronika. No i Snax również dobrze wcelowany, także łatwa końcówka dla Polaków. Ginie tylko TAS i mamy tę drugą rundę zdobytą przez Virtus Pro. Runda numer 7 przed nami. No teraz już Flipside Tactics uzbroi się. Widzimy Blade z shotgunem, World Elite ze snajperką, no i pozostali zawodnicy Flipside z M4-kami. U Virtusów cały czas ze snajperką Snax, pozostali kałasznikowy. Zobaczmy, co teraz zrobią antyterroryści. Znowu agresywna gra na platformie. Pasza z jednej strony, no tym razem zdążył się schować. Pasza może być sporym zaskoczeniem dla zawodników Flipside, chociaż Elektronik, widzimy, skanuje Pasza, coraz mniej HP, już tylko 5, no i Elektronik trafia Paszę. Szkoda tego fraga, no naprawdę dobre wyczucie miał zawodnik Flipside Tactics. Pasza będzie musiał uważać w kolejnych rundach, bo to nie jest pierwsza sytuacja, gdzie Flipside gra na platformie agresywnie. Teraz nie trafia, Snax trafił wcześniej World Elite i Blade. Biały jednak ze skanem w smoku, biały, no jest wrak od niego, ale to wciąż przewaga po stronie Flipside. Mamy 3-2 i Elektronik już skrócił bombsite B. Już Flipside wie, że Polacy są na tym środku zamknięci i że najprawdopodobniej będą musieli wchodzić pod bombsite A. No ale jest jeszcze sporo czasu dla Taza i dla Białego. Elektronik widzimy, że zatrzymuje się, nie chce aż tak bardzo skracać tego dystansu. Ale tutaj niewiele się wydarzy. Biały i Taz, zobaczmy, co będą w stanie zrobić. Leci Mołotow na bombsite, więc to za chwilę pewnie zmusi Elektronika do skrócenia pozycji. Dokładnie, on już otrzymał informację, ale jest Markelov i Weilander. Oni cały czas pilnują tego BS-a. Taz i Biały zdążyli wejść, ale Biały gubi bombę. 20 sekund. TAS, no może być atakowany z każdej strony. Jeszcze walczy. 12 HP, ale jednak Markelov był też na balkoniku, o czym kompletnie nie wiedział TAS. I tym razem runda trafia na konto Flipside Tactics. 5-2. No jak na razie Flipside cały czas na prowadzeniu. No i po stronie Polski widzimy, że mogłaby być lepsza sytuacja finansowa. Co prawda pojawiają się kałasznikowy, ale tylko 3. Tutaj TAS musi grać z Tekiem i Neo z P250 i Neo do tego jeszcze bez granatów. Zresztą Pasza też nie posiada tych granatów, więc to będzie ciężkie. Widzimy, że Polacy przyspieszają. Będzie wyjście od zeskoku. Tutaj przygotowany Weilander. Jeden frag od niego. Pasza jednak odpowiada. Mocno obija Weilandera. Teraz obija również Markelova. Pasza zafraszowana, ale zdążył się schować. To jest wciąż tylko jeden zawodnik więcej po stronie Flipside. No szybki początek, ale teraz trzeba zwolnić to tempo. Polacy zajęli sobie pozycję, Biały na platformie, ale oczywiście Flipside praktycznie całym składem znalazł się pod bombsite B. Biały, mimo że mało HP, to zdąży wyrównać. Mamy 4-4, dobry strzał World Elite, ale Snax był już na pozycji. No i właśnie, co teraz robią Polacy? Snax, zobaczmy, jeszcze walczy z Blade'em, ale przegrywa ten pojedynek. I mamy 2-1, pozostaje sam Pasza z bombą na plecach. 49 HP, jeden flash na koncie zawodnika Virtus Pro. Pasza już wychodzi na zeskoku daleko z kampiony Blade. Markelov, no tak troszkę plecami do Paszy, ale oczywiście też schowany Markelov. No teraz Pasza nie trafia. Chyba nie będzie się decydował polski biceps na podłożenie bomby od razu. Wie, że może jeszcze sprawdzić pozycję. Wie, że ma na to czas. No i faktycznie Pasza, widzimy, że zaczyna skraczać dystans. Blade i Markelov. No Markelov pokazuje plecy. Blade już też się pokazał, ale co z tego, skoro Markelov wychodzi i zdobywa tego ostatniego fraga. Mało HP u Blade'a, mało HP u Markelova. Pasza naprawdę mógł to zrobić. No ale jednak antyterroryści nie dali mu najmniejszych szans. I teraz Virtus Pro zmuszone do gry z pistoletami. Dziewiąta runda przed nami. O, Polacy bez granatów, bez kamizelek. Tutaj widzimy lepsze pistolety. U Taza Desert Eagle. Zobaczymy, co Polacy będą chcieli nam pokazać w tej rundzie. Jak będą chcieli zaskoczyć swojego przeciwnika. Czy w ogóle Flipside na to pozwoli, bo na zeskoku widzimy, będzie ciasno. Weilander od okienka. Weilander, pierwszy frag. Jak na razie nietknięty zawodnik Flipside, teraz Snax coraz bardziej agresywnie, w końcu Snax przyjmuje broń, ale nawet nie zdążył jej wyciągnąć. I to jest już 4-2, pozostaje Neo oraz Taz.
Neo, to jest kolejna próba, ale to jednak ta z Diglem trafia prosto w głowę Markelofa. I Neo już na dole, przejęta M4, to jest jakaś nadzieja, ale widzimy, że Neo dorzuca ją Tazowi, ponieważ ten ma zdecydowanie więcej HP. Całkiem niezła runda Echo w wykonaniu Virtus Pro, no ale jednak teraz Taz pozostaje sam. Electronic sprawdzi platformę, Taz, dobry frag, ale na plecach widzimy jest World Edit, no i na bombsite jeszcze czai się Blade. Taz, tym razem z Diglem, zobaczmy co wykombinuje, powrót do N4, ale teraz jest reload i niezbyt dobry timing Taza. No po tym pierwszym fragu przeciwko Electronicowi, Tazowi zabrakło amunicji w magazynku, stwierdził wychylę z Diglem, okej, niewiele widać, przeładuje broń, ale to nie była akurat dobra decyzja. Akurat na plecach był jeszcze jeden zawodnik Flipside Tactics, no i to jest 7-2. Ta pierwsza połówka powoli zaczyna uciekać Polakom, no naprawdę to jest czas, żeby wziąć się w garść. Teraz będzie okazja, są kołasznikowy po stronie Virtus Pro. Są też granaty, są smoki, także można przeprowadzić taktycznie skuteczny atak. No i Polacy po raz kolejny chyba będą próbowali przyjąć zeskok. Teraz dobry nade od Waylandera. Obity Snax oraz Taz. Cały skład Polski pod bombsite'em B. World Edit od razu to wykorzystuje. Waylander jeszcze z fragiem. To jest przewaga po stronie Flipside. No ale trochę zawahali się Polacy. Zawahał się Markelof. I teraz Snax z fragiem wyrównującym. Ale na blisko jeszcze jest Electronic. Wiemy, że potrafi. Electronic daje przewagę swojej drużynie. Teraz jednak Neo odpowiada. I mamy 2-2. World Edit w końcu wyeliminowany. I Blade pozostaje sam. Pasza jednak, dobra pozycja. Pasza musi za chwilę sprawdzić lewą stronę, ale nie! Pasza nie miał pojęcia, że Blade już zdąży wyjść. No i teraz Neo pozostaje sam, ale widzimy, że jest snajperka w jego dłoniach. Przerzucił tym nade'em Neo i ten strzał jest celny! I Virtus Pro zdobywa trzeci punkt. No mało HP u ostatniego zawodnika z Polski, bo Neo miał tylko 14 po tych strzałach od gracza Flipside. Ale jednak Neo trafił, był szybszy. I mamy 7-3 i mamy również w 11 rundzie rundę Echo po stronie Flipside. Są jakieś granaty po stronie Flipside Tactics, dwa smoki, tutaj jeszcze Nate u Markelofa i Waylander znowu będzie próbował grać z Zeusem na blisko. No ale na zeskoku nie widać Polaków. Ci teraz widzimy, że zdecydowanie podchodzą pod bombsite B. Electronic już traci HP, straci swoje życie, ale na blisko jeszcze ustawiony jeden z Flipside. A teraz jednak Pasza znajduje kolejnego fraga. Biały dokłada jednego od siebie. Chyba nie ma o czym mówić. Blade i Waylander najprawdopodobniej tej rundy już nie odmienią. Teraz jednak Waylanderowi udaje się zdobyć jednego fraga. Pasza z trzecim trafieniem w tej rundzie. No i Neo na sam koniec. Małe straty u Virtusów, ginie tylko Taz, ale dobrze. Jako, że przeciwnik grał Echo, warto było zadbać o swoją broń. No i widzimy, że po raz kolejny Flipside musi grać tylko z pistoletami. Także jest to szansa na piąty punkt dla Polaków. No zobaczymy, czy i tym razem ta runda przebiegnie tak gładko jak poprzednia. Markelof, dwa flesze, no ale jednak nikt nie sprawdzi tej pozycji od razu. To były tylko flesze po to, żeby opóźnić wejście Virtusów. W międzyczasie na środku już nam otwiera tę rundę Snax. No i dobrze wcelowany zawodnik Virtus Pro. Kolejne trafienie od Snaxa. To już jest 5-3. No i bombsite A oczywiście czysty. Tam nie ma żadnego zawodnika Flipside. Co prawda zbliża się tutaj Markelof, ale no jakie on może mieć szansę na odbicie tego bombsite'u, nawet na wejście na ten bombsite. Bomba już podłożona. Markelof, Waylander oraz Electronic od jednej pozycji. Zobaczmy, wcelowany jest Snax. Kolejny strzał, taki ostrzegawczy. Biały też widzimy, pozwala sobie na skan, ale to najwyraźniej nie była zbyt dobra decyzja. Markelof i Electronic jeszcze próbowali coś zmienić. No udało się zdobyć dwa fragi zawodnikom Flipside. No słyszeli te strzały od Snaxa, słyszeli też jakiegoś spray od białego. Stwierdzili, okej, jemu musi brakować amunicji, wyjdźmy więc. No i faktycznie to wyjście wcale nie było takie złe. Także Flipside troszkę poprawiło swoją sytuację, przynajmniej pod koniec tej poprzedniej rundy. No ale jednak to Polacy wygrywają punkt i to jest 7-5. Teraz jednak full po stronie antyterrorystów.
snajperka w rękach World Edita. Ten widzimy ustawiony gdzieś na kolumnie, teraz rotuje pod bombsite B, a Neo będzie szukał fraga jako pierwszy. Zobaczmy Neo, jak sobie poradzi. No jednak Electronic dostrzegł go za tego dymu. Neo kompletnie nic nie widział. Electronic oczywiście miał wizję na platformę. Teraz jednak obija go biały. 42 HP na koncie zawodnika Flipside, no ale przewaga u antyterrorystów. World Edit. Kolejny frag dla Flipside Tactics. Mamy 5 na 3, także może i antyterroryści nie są zbyt skuteczni na pistoletach. Ale podczas round full widzimy, że radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Biały jednak nie odpuszcza. Biały, kolejny headshot. I na bombsite pozostaje już tylko World Edit, ale ten znowu trafia zawodnika z Polski. World Edit, 74 HP. World Edit, trzeci frag w tej rundzie. I był bliski, żeby zniszczyć jeszcze Taza. World Edit, ale świetne strzały. No naprawdę, świetna runda w wykonaniu zawodnika Flipside. 4 fragi za WP. I ten ostatni, jakże widowiskowy. Przeskanowany TAS, 8-5 dla Flipside Tactics i pozostały nam jeszcze 2 rundy do końca pierwszej połowy tego meczu. Polacy jednak wciąż uzbrojeni, widzimy kałasznikowy. No nie ma jednak teraz snajperki po stronie Virtus Pro, szybkie przejście od środka, Blade! Oj, nie tak to miało wyglądać! Blade tak mocno pobijał Polaków, teraz Snax dobrze wcelowany i widzimy, że Snax też nie był w stanie dokończyć tego swojego dzieła. Blade 19 HP, lecą granaty, w końcu zabija go Pasza. No na pewno Blade może mówić o sporym pechu na początku tej rundy. Virtusi mają przewagę, Virtusi przyspieszają, a Biały pozostaje na plecach. No w międzyczasie Markelow daje tę przewagę zawodnikom Flipside, Taz wyrównuje i Pasza trafia Taza i w tym momencie Flipside ma przewagę. World Edit pozostaje przy życiu i teraz już tylko Snax, jeśli chodzi o Virtus Pro. Sporo chaosu w tej rundzie, Snax na plecach już ma przeciwnika. Electronic powinien to zakończyć. No i Electronic widzimy, że troszkę za późno, bo Snax jeszcze był w stanie zdobyć fraga, ale naprawdę sporo dziwnych akcji widzieliśmy podczas tej poprzedniej rundy. A to niewykorzystana sytuacja Blade'a, a to nie do końca wykorzystana sytuacja Snaxa, później team kill od Paszy. No ale jednak obronną ręką wychodzą z tego Ukraińcy. Ostatnia runda pierwszej połówki przed nami. Polacy muszą teraz grać tylko z pistoletami. I to będzie szybkie wejście pod bombsite P. Tam między innymi Electronic. Dobre flesze. Markelo widzimy, że tutaj na oślep próbuje zdobyć fraga. Jak na razie Waylander, teraz World Edit. No i Biały męczy się, męczy, aż w końcu wymęczył tego fraga. Biały i Neo. No teraz już tylko Neo i Pasza. 2 na 3. Kałasznikow przejęty. 100 HP nadal u jednego i u drugiego zawodnika z Polski. Czasu naprawdę dużo. Nie ma sensu się spieszyć. No Neo próbował zaskoczyć gdzieś tam wychodząc przez tego smoka, ale to nie była zbyt dobra decyzja. No i Pasza nie daje sobie rady. Także po pierwszej połówce Flipside Tactics naprawdę ma świetny wynik. To jest 10-5 dla zespołu Ukraińców. Polacy 5 punktów. No mogło być lepiej, ale nie zapominajmy, to nie jest jeszcze koniec tego meczu. Za chwilę połówka numer 2. No i Polacy być może tam odrobią te straty. Także ja zapraszam Was na przerwę, 2-3 minuty i po przerwie wracamy do tego spotkania.
Wracamy do meczu Flipside Tactics kontra Virtus Pro na mapie The Cobblestone. I właśnie rozpoczyna nam się druga runda pistoletowa. No, wynik dla Virtusów na pewno nie jest zbyt dobry, nie jest zbyt przyjemny. Także tę pistoletówkę przydałoby się zgarnąć. Bo jeżeli wygrają ją zawodnicy Flipside Tactics, to ta przewaga terrorystów może się tylko powiększyć. Snax agresywnie od Matrixa. No, był przekonany, że Flipside nie sprawdzi sobie tej pozycji, a widzieliśmy tam co najmniej dwóch terrorystów. Także Snax wręcz oddaje swoje życie w tej rundzie pistoletowej. No i teraz Polacy muszą bronić bombsite'u tylko we czterech. Taz na bombsite'cie A, obok niego Biały. No i na bombsite'cie B Neo oraz Pasha. Flipside Tactics jednak ma jeszcze sporo czasu na to, żeby zorganizować swoje wejście. Widzimy Electronic pod bombsite'em B. Bomba również niedaleko tego zawodnika, ale coś zaczyna się dziać na Matrixie. World Elite oraz Waylander. No, Biały sprawdza mida, ale Taz sprawdzi tego Matrixa. Taz, zobaczmy, no musi to być frag na Taz, ale jednak to Flipside Tactics ma tę przewagę. Mamy 5 na 3. No i zobaczmy, teraz Biały woła partnerów do pomocy. Neo zdobywa frag, ale to dopiero pierwszy dla Virtusów. I Pasha wie, że musi pozostać na bombsite'cie B, bo to właśnie tutaj będą wchodzili zawodnicy Flipside Tactics. Pasha na razie przepuszczeli trójnika, ten szybko schodzi i od razu posyła Paszę na deski. To jest 4 na 2, dobry flash. Jeszcze Neo wychylony, zobaczmy Neo, coraz mniej HP, 69 w jego koncie. Zaraz za nim Biały, no i Polacy dojeżdżają ten bombsite. Biały, ale jednak terroryści sprytnie tam przykucnęli za bombsite'em. I to chyba jest runda zdobyta przez Flipside Tactics. Electronic, 3 zdobyte fragi. No ja go chwaliłem w pierwszej pistoletówce. Mówiłem o tym, że Electronic naprawdę te pistoletówki rozgrywa bardzo dobrze. I to nie jest jedyny mecz, gdzie on nam to pokazuje. Zobaczcie, 17 fragów na jego koncie, 9 śmierci. No tak naprawdę to jest obecnie najskuteczniejszy zawodnik Flipside Tactics, a przecież Flipside gra z nim od niedawna. 11-5 dla terrorystów, 11-5 dla Flipside. No i Virtusi decydują się oczywiście na Forza. Przydałoby się tę rundę wygrać, bo naprawdę Flipside zaczyna uciekać rundami. Flipside zaczyna się zbliżać do zwycięstwa w tym meczu. A nie zapominajmy, że Flipside jest na ostatnim miejscu w rankingu ESL Pro League. Flipside ma tylko jeden wygrany mecz. 3 punkty. No i miło by było, gdyby kolejne 3 nie pojawiły się na koncie Flipside, a przynajmniej nie w meczu z Virtusami. Teraz Pasha też próbował grać agresywnie, podobnie jak Snax w pistoletówce, ale jak widać ta agresja po stronie CT no nie sprzyja w ogóle Polakom. Flipside jest doskonale na to przygotowane. Pięciu na czterech po fragu na Paszy. Flipside Tactics nadal bardzo spokojnie, nadal terroryści rozgrywają tę rundę bardzo cierpliwie. Polacy ustawieni tak jak ustawieni, widzimy tutaj Snax przy kolumnie, no Taz gdzieś za kamieniem, Biały sprawdza platformę i Neo samotnie na środku mapy. Neo będzie miał tutaj najwięcej do roboty, bo terroryści już zaczynają się do niego zbliżać. Ten jeszcze z jednym flashem. No, Snax jednak pomoże partnerowi, Snax już coś zaczyna przeczuwać, no teraz oczywiście jest to pewna informacja, że Flipside będzie wchodziło na ten bombsite. A! Markelof i Blade, no widzimy, jest kolejny frag dla Flipside Tactics, na blisko wychodzi teraz Snax! Jeden frag od niego, ale na tym jednym się kończy i Flipside ma już opanowany bombsite. Taz od balkonu, tylko pobija Waylandera i Biały przeciwko 4 terrorystom. Ten z Liglem, no Biały chyba nawet nie trafił ani razu. Także mamy 12 punkt na koncie Flipside Tactics, Polacy wręcz teraz muszą zagrać Echo. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego wyniku. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec tego meczu. Oczywiście Virtusi nadal mogą wrócić do spotkania. Ale jeżeli już miałbym stawiać, jeżeli już miałbym mówić, no to jednak byłbym tutaj za Virtusami, że to oni wygrają ten mecz dość łatwo. Tym bardziej, że ten Cobblestone ostatnio przez nich jest rozgrywany tak często. Chociaż wszyscy pamiętamy spotkanie z Hellraisers właśnie w ramach ESL Pro League. To 14-4 dla Virtus Pro, po czym Hellraisers odrobiło straty i wygrało mecz 16-14. Mocno bity Pasha, już lecą granaty w jego stronę. Pasha 13 HP. Zobaczmy, pierwszy frag Electronic. Pasha jeszcze walczy, no i Pasha udaje się zdobyć jednego fraga. Ale jednak Flipside wchodzi bez problemu już teraz na bombsite i Neo ginie. Także tylko jeden frag dla Virtusów podczas rundy Echo. 13-5. No i to jest znowu full po stronie Virtus Pro. Może nawet nie znowu, bo po stronie antyterrorystów to dopiero pierwsza tego typu runda. Bardzo ważna runda przed zawodnikami Virtus Pro.
od niej może się wszystko zacząć. Może się zacząć ten powrót do tego spotkania. Ale oczywiście, jeżeli ta runda będzie znowu przegrana, no to Flipside już poczuje ten 15 i 16 punkt. Ale poczekajmy, bo na razie bardzo spokojnie z jednej, jak i z drugiej strony. No Polacy widzimy, że już nie skracają swoich pozycji, tak jak robili to wcześniej. Teraz mają zbyt wiele do stracenia. Teraz są to aż M4, więc bez sensu byłoby tak ryzykować. A Flipside gdzieś tam konstruuje swój atak pod bombsite'em A. Snack z kampionem za drewnem, TAS na bombsite'cie. Zobaczmy, jak będzie wyglądała ta obrona. TAS bez granatów, Snacks również. Stąd tylko kamizelki, no i te M4. Snacks coraz bliżej środka, TAS cały czas jakby jak jakiś posąg nieruchomo, ale Snacks, no chciał sprawdzić, co się dzieje na tym midzie. I to jest pierwszy frag, drugi frag dla Blade'a, a w międzyczasie bomba i tak chodzi pod bombsite B. Biały miał jeszcze kłopoty, żeby trafić swojego przeciwnika. I zobaczmy, bo teraz Pasha i Neo muszą się postarać. Flipside coraz bliżej, Neo cały czas celowany za bombsite'em, Electronic frag, teraz Neo atakowany z dwóch stron. Neo nie wytrzyma tego i pozostaje sam Biały przy życiu. 7 HP na jego koncie, ale Biały wie, że ta siódemka wcale nie będzie szczęśliwa. Flipside tak. Już opanowuje bombsite B, już tam jest podłożona bomba. No i to na pewno będzie 14 punkt dla terrorystów. No naprawdę, wystarczył jeden Blade na środku, który zrobił małe zamieszanie. Blade zdobył tych dwa fragi. Najpierw na krótko likwiduje Snacksa, po chwili ginie TAS. Jeszcze Biały się z nim męczył, no w końcu Biały trafił go, ale co z tego, skoro Neo i Pasha też nie postawili zbyt dużego oporu na bombsite B. No i to wygląda coraz gorzej. Pytanie, czy Biały zdoła w ogóle zachować swoją broń, bo Mark Olof jest już naprawdę bardzo blisko zawodnika z Polski. O drugiej strony idzie World Elite, ale ten jednak chyba woli zachować snajperkę. Mark Olof. No i zobaczmy, Mark Olof z wyskoku. Także Biały traci swój karabin. Mamy 14 punkt na koncie Flipside. I oczywiście Virtusi bez pieniędzy. 3000, 3600 u Białego, ale co to jest? To jest nic. Naprawdę trudna sytuacja dla Virtus Pro. No mówiłem o tym na początku, że Virtusi może nie są zbyt dobrzy, jeżeli spotkania są rozgrywane przez internet. Ale chyba mało kto się spodziewał, że ten mecz będzie wyglądał w ten sposób. Jeszcze niektórzy z Polaków zostawili sobie trochę pieniędzy na tę, być może, ostatnią rundę. Chociaż teraz ich jeszcze nie skreślajmy. Dajmy im jeszcze szansę. Pasha i TAS z kevlarami. No są pistolety u pozostałych. Tylko Pasha tutaj gra z magiem, a Flipside widzimy, że całym składem powolutku przechodzi sobie od nogi. To będzie podejście pod bombsite A. Tutaj Snacks schowany za doniczką. Zobaczmy Snacks, teraz ciekawe wyjście, ciekawy plan Snacksa. No i widzimy, że powiódł się. Jest zdobyty jeden frag, ale Flipside oczywiście już przyspiesza. Kolejne trafienie dla terrorystów. Jeszcze wychyla się Neo od balkoniku. Waylander mocno bita, ale mimo to dokłada drugie trafienie od siebie. I to jest 4-2. Bomba już podłożona. Pasha i Biały. No nawet myślę, że nie musieliby ryzykować. Pasha ma tego maga, ma tę kamizelkę, więc bez sensu byłoby wychodzić. Co najwyżej Pasha może liczyć na jakiegoś fraga, na podniesienie kalasznikowa. Ale Flipside gra mądrze. Flipside nie sprawdza tych pozycji. No i to będzie ciężkie teraz dla Paszy i dla Białego, żeby jednak udało się jakąś broń podnieść. Na blisko Waylander, ale jednak cały czas cierpliwie. No nie będzie tam wchodził. Bomba za chwilę wybuchnie. Waylander, no zobaczmy, jeszcze tutaj dorzuca smoka, żeby zabezpieczyć swoją ucieczkę. I faktycznie i Biały i Pasha bez fragów w tej rundzie, także mamy 15-5 dla Flipside Tactics. No i to jest aż 10 punktów meczowych dla zawodników ukraińskich. Już za chwilę Flipside Tactics może wygrać swój drugi mecz w ramach czwartego sezonu ESL Pro League. No przypominam, że Ukraińcy zajmują aktualnie 14, ostatnią pozycję. Mają tylko 3 punkty. A kolejny rywal na miejscu 13 to zespół Heroic z Danii, gdzie tych punktów Heroic ma 15, więc Flipside jest zdecydowanie no najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o tę proligę. Ale najwyraźniej nie na tyle słabym, żeby przegrać mecz na Cobblestone z Virtus Pro. No 10 rund. Czy to jest możliwe? Czy Polacy będą w stanie wrócić? No jeśli tak, to oczywiście mielibyśmy dogrywkę. Ten mecz jeszcze by nam się wtedy nie zakończył. Ale nie ma co się oszukiwać. Szanse są bardzo małe. Virtusi na pewno potrzebowaliby sporo szczęścia, żeby wygrać ten mecz. Flipside tym razem atak zupełnie w innym stylu. Tym razem podejście pod bombsite B, gdzie zazwyczaj te ataki były przeprowadzane od środka czy od nogi.
Chwilowo mieliśmy na tym bombsite aż czterech Polaków. Teraz już TAS zaczyna wracać pod bombsite A. Biały pod balkonikiem, ale wciąż na blisko wcelowany z Pasza. No i jest również Neo. Pasza z magiem. Zobaczmy, jak wykorzysta swoją broń. Pasza, za chwilę czekamy na to wyjście. Pasza niecelnie i ginie również Neo. Dwa flagi dla Flipside Tactics. Pozostaje biały, no teraz już bez białego zawodnicy Victus Pro. Bez Taza i to jest Snacks na pięciu zawodników Flipside Tactics. 1-5 i chyba, moi drodzy, to będzie ostatnia runda. Snacks jeszcze trafia, ale oczywiście terroryści nie będą mu się wychylać. Snacks wcelowany z nadzieją, że jeszcze uda mu się coś tutaj zrobić. No nadzieja umiera ostatnia, Snacks wciąż walczy, ale Waylander nie pozwala mu na oddanie trzeciego celnego strzału. Także zawodnicy Flipside Tactics wygrywają po łatwym dla siebie meczu z Virtus.pro wynikiem 16-5.